Oto by pamięć o rodzinie Dąbrowskich przetrwała też ich mateczniku. Ta kamienica na rynku w Żołyni skrywa niejedną tajemnicę i pamiątkę po rodzie żołyńskich rzeźbiarzy. Tworzyli ołtarze główne, feretrony czy krzyże. Do miejscowego kościoła Franciszek Dąbrowski wykonał m.in. wizerunek Trójcy Świętej w ołtarzu głównym. Dokumentuje to zafascynowana twórczością rodziny Magdalena Kątnik-Kowalska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. To dzięki jej staraniom w domu rodzinnym artystów powstało muzeum. Zachowały się przepiękne meble, bogato rzeźbione szafy, toaletki, łóżka, stoły i to wszystko zostało wykonane ręką żołyńskich rzeźbiarzy. Na parterze do dziś zachowały się wiórki z ostatnich prac snycerskich rodu.